Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Instrumenty muzyczne. Pewnego dnia kotki oglądały w telewizji program o muzykach. Trasą koncertową zwiedziliśmy cały kraj. Dziękujemy naszym wszystkim fanom za wsparcie. Rządzicie! Bycie muzykiem musi być super. My też powinniśmy założyć swój zespół. Tak, a jako zespół będziemy zwiedzać cały świat. I będziemy mieć mnóstwo fanów. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Ale zabawkowe instrumenty nie nadają się do prawdziwego zespołu. Więc kotki postanowiły pożyczyć instrumenty od swoich przyjaciół. Miluś ma skrzypce. Tylko uważajcie na nie i nie złamcie smyczka, bardzo proszę. Zatrzymaj go, zagram bez. Będę grał na skrzypcach, jak gra się na gitarze. Nie wolno tak grać na skrzypcach. Potem poszli do Borysa zapytać, czy pożyczy im tamburyn. Będziemy potrzebować sporo takich instrumentów, które wydają różne dźwięki. Ale ja mam tylko ten tamburyn. A co miała babeczka? O, właśnie tego nam trzeba. To świetnie, oddamy ci zaraz po próbach. Czekajcie, myślałam, że chcecie pograć tutaj. Nie mogę go pożyczyć, jest mojej mamy. Kotki, co to za smutne minki? Chcieliśmy założyć zespół, ale nie mamy żadnych instrumentów. Jestem pewien, że gdzieś tutaj jest nasza gitara. Cześć, kotki. A co wy tutaj robicie w piwnicy? Chcemy założyć zespół i tatuś szuka dla nas gitary. Znalazłem! Znalazłem gitarę. O, wszystkie struny popękały. Jak mamy założyć zespół z instrumentami w takim stanie? Czekajcie, możemy wymienić struny i gitara będzie jak nowa. O. Ale numer! Spadające rzeczy zabrzmiały jak perkusja. Tak naprawdę wszystkie rzeczy mogą być instrumentami muzycznymi. Super! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kotki stworzyły instrumenty ze zwykłych rzeczy znalezionych w domu. Wspaniale, kotki! Już macie dwóch wiernych fanów, czyli mnie i tatusia. Wymieniłem wszystkie struny w gitarze na nowe. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! A może zagramy coś wszyscy razem? Raz, dwa, trzy, cztery. Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! O tak! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Brawo, głośniej! Miau, 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 miau. Dzięki swojej pomysłowości i wyobraźni kotki stworzyły wspaniały zespół. Miau, 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 miau. Kawiarnia tatusia. Pewnego dnia tatuś ćwiczył prezentację nowej kawiarni. I dlatego kocie wypieki, dzięki najlepszym produktom i super usługom, przyniosą imponujące zyski. Świetnie, kochanie. Jestem pewna, że twoja propozycja przekona szefa. Ale fajnie! Miau, 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 miau. Na mnie już czas.
Sprawdzę jeszcze tylko wszystkie slajdy w komputerze. Tatuś przygotował prezentację na swoim laptopie. Pa, pa! Rety, ciekawe, czy prezentacja tatusia spodoba się jego szefowi. Ach, lepiej zadzwonię do firmy i powiem, że pewnie się spóźnię. O, Rety, zapomniałem telefonu. Hmm? Mamusia była zajęta pracą nad nową kolekcją. Mamusiu! Tatuś nie zabrał telefonu. I dziadek do niego dzwoni. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Twój syn chyba niechcący zostawił telefon w domu. Dobrze, zatem zadzwonię później. Pa! Do usłyszenia. Kotki, odłóżcie telefon taty na biurko w jego pokoju. Pewnie niedługo po niego wróci. A? Mamusiu! Mamusiu! A? Ktoś obcy dzwoni do tatusia. Słucham? Czy to gabinet dentystyczny? Nie, widocznie zadzwonił pan pod nie ten numer. Po prostu wyłączę dźwięk. Odłóżcie, proszę, telefon na biurko taty. Później sprawdzi, kto do niego dzwonił. Hej, patrzcie! Dzwonią z firmy tatusia. Dzień dobry! Halo! Wszystkie ważne koty w naszej firmie już się zebrały. Wszyscy tu czekamy. Halo! Słychać mnie tam? Halo? Bianka przy telefonie. Jest ze mną Crackers i Budyń. Tatuś już wyszedł, ale zapomniał telefonu. Rozumiem. W takim razie odwołamy dzisiejszą prezentację. Ale tatuś ciężko nad nią pracował. Robił naprawdę mnóstwo prób. Obawiam się, że niestety nie możemy już dłużej tu na niego czekać. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Przecież my możemy zrobić prezentację za niego. Kotki włączyły wideo rozmowę. Widać nas? Możemy zacząć prezentację? Oczywiście, możecie zaczynać. W porządku. Kawiarnia tatusia będzie mała i przytulna. Na zewnątrz pomarańczowa i żółta. Będą w niej kubki i spodki. Wszystkie ze znakiem łapki jako znak firmowy. Będą tam małe stoliczki, a gabloty będą pełne wypieków i słodkości. A do tego masa owoców jako dodatek do deserów. Kelnerzy będą mieli uniformy. I będą nosić czapki w kształcie tartaletek. I będzie tam jeszcze... Dlatego właśnie ta kawiarnia będzie najlepszym miejscem do spędzania czasu z rodziną. Przepraszam, utknąłem w ogromnym korku. I do tego zapomniałem telefonu. Cześć, dzieciaki. Tatusiu! Te wspaniałe i pomysłowe kotki pokazały prezentację za pana. Kawał dobrej roboty. Naprawdę? Dobra robota, kotki, dzięki. Chcę powiedzieć, że ruszamy z pana projektem. Jeszcze jedno, jak chce pan nazwać kawiarnię? W zasadzie jest tylko jedna opcja. Nazwę ją Kotki Cafe. Ale super! Miau, 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 miau. Dzięki sprytnej pomocy trzech małych kotków już niedługo miasto będzie miało nową kawiarnię. Według instrukcji. Pewnego dnia babcia sprzątała pokój, w którym miały nocować kotki. Babcia! Moje kochane koteczki, wasz nowy pokój jest prawie gotowy. Trzeba jeszcze wstawić łóżeczka. Będą bardzo wygodne, jak tylko się dowiem, jak je poskładać w całość. Ale fajnie! Miau, 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 miau. A gdzie jest nasz model statku pirackiego? Ahoj, jest tutaj, ale instrukcja chyba została w bagażniku. Patrzcie, mam! O, jest tu sporo części. Poskładanie trochę zajmie. Bułka z masłem. Złożymy ten statek raz, dwa. Potem puścimy go w rejs po stawie.
Cudownie! Podczas gdy wy będziecie składać łóżka i statki, ja przygotuję nam obiad. Ej, Budyniu, a powiesz mi, co to znaczy? A, weź część A i połącz z częścią B. Potem wetknij część C do części D. Nie rozumiem z tego ani słowa. Możemy złożyć statek używając naszej wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że ta część to kawałek pokładu. A to wygląda jak ster. A to jest piracka flaga. Kotki są pewne, że uda im się zbudować statek. Chyba jednak potrzebujemy instrukcji. Wygrzebię ją z kosza na śmieci. Ale te instrukcje są takie długie. Będę miał 100 lat, zanim skończymy. Musimy myśleć logicznie. Czyli co? Już mówię. Jest tu sporo małych desek, które są pewnie pokładem. To logiczne, prawda? Będą pewnie nad tymi łukowatymi częściami. Logiczne, zgadza się? Ale tak, tak nie wygląda. Czyli najwyższy czas znaleźć instrukcję w śmietniku. No dobra. Babciu, gdzie są wszystkie śmieci z kubła? Posortowałam je odpowiednio do recyklingu, żeby śmieciarze mogli je zabrać. Nie! Dlaczego ja wyrzuciłem te instrukcje? Już nigdy jej nie znajdziemy. Ale to były śmieci szklane, a instrukcja jest z papieru, więc będzie w koszu na papier, który jeszcze nie został opróżniony. Hurra! Instrukcja! Dziękujemy ci, babciu. Tym razem kotki robiły wszystko zgodnie z tym, co było napisane w instrukcji. Z instrukcją też się nie udało. Co my robimy źle? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Poprośmy tatusia, żeby pomógł nam w składaniu. Tatuś ciężko pracował przy składaniu łóżeczek dla kotków. Tatuś chyba też potrzebuje pomocy. Tatusiu, robisz wszystko według instrukcji? No, wrzuciłem na nią okiem i położyłem z boku. Myślałem, że dam radę bez niej. No, maszt i kotwica i ster. Och, koteczki moje, mogę zobaczyć waszą instrukcję? Już wiem, w czym problem. Niechcący zamieniliście instrukcję. Tu jest instrukcja do statku, a ta instrukcja jest do łóżeczek. Coś takiego. Teraz bez problemu powinno się udać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Wymyślanie, jak coś zrobić samemu, to naprawdę niezła zabawa. Ale używanie instrukcji zwykle bardzo ułatwia pracę. Pamięć. Pewnego dnia kotki wybierały się na plac zabaw. Ej, Budyniu, powiesz mi, kiedy będzie druga godzina? Nie ma sprawy. A dlaczego? W telewizji o drugiej godzinie będzie program o łodziach podwodnych. Bardzo chcę go zobaczyć. Jesteście już gotowi? Pamiętaliście o wszystkim? O tak, chyba tak. Krakersie, nakarmiłeś złotą rybkę? Przepraszam, zapomniałem. Krakersie, przecież prosiłam, żebyś to zrobił. Spokojnie, nakarmię ją za was. A teraz idźcie się pobawić. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Siema, cześć! Cześć! Krakersie, przyniosłeś książkę o wampirach? Przepraszam, ale zapomniałem. Krakersie, ty ciągle o czymś zapominasz. Właśnie, raz prosiłem cię o pomoc przy budowie modelu księżyca i zapomniałeś. Przepraszam, jakoś ciężko mi spamiętać te wszystkie rzeczy. Krakersie, a może poćwiczymy twoją pamięć, żebyś już o niczym nie zapomniał? Tak, byłoby wspaniale. Dobrze, musisz teraz dobrze przyjrzeć się tym rzeczom i je zapamiętać. Nie ma sprawy. Do roboty. Zamknij oczy. A
teraz spójrz i powiedz, czego brakuje. Nie ma lalki? Bardzo dobrze. Znów zamknij oczy. Otwórz i powiedz, co się zmieniło. Nie ma wiadra i piłki. Racja. Zamknij znowu. Otwórz. Piłka wróciła, ale brakuje siatki. Jesteś całkiem niezły w patrzeniu i zapamiętywaniu. Teraz zrobimy inny rodzaj testu. Taki quiz na szybkość pamięci Crackersa. Zaczynamy! Pierwsze pytanie. Jaki kolor ma ulubiona sukienka babci? To proste, przecież wiem. To kolor liliowy. Masz rację! Ile schodków ma zejście do piwnicy? Siedem! Zgadza się! O której godzinie twój tato wychodzi do pracy? Spóźnię się! Już prawie dziewiąta! Też wiem, o dziewiątej! Godzina! O nie, budyniu, która godzina? W pół do trzeciej. Program o łodziach już się zaczął! O nie! Ten odcinek był naszym najlepszym. Naprawdę super. Do następnego! O, przegapiłem go. Budyniu, przecież prosiłem cię, żebyś mi powiedział, jak będzie druga. Przepraszam, zaczęliśmy się bawić i całkiem zapomniałem. Wiecie, kochani, trudno zapamiętać prośby innych, dlatego ja je sobie spisuję. Spójrzcie, poszukać w internecie programu o łodziach dla Crackersa. I teraz już nie zapomnę. Ale super, dziękuję. Teraz już chyba wiem, jak się czują moi przyjaciele, kiedy zapominam, o co mnie prosili. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Crackers może spisywać prośby przyjaciół w notatniku. Wtedy o niczym nie zapomni. Cudowny pomysł, pianko. Możesz nawet użyć tego notatnika. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Mamusiu, zapisałem wszystkie prośby moich przyjaciół. Zobacz! Dałem Kleksowi książkę i pomogłem Lukrowi zrobić model. Świetnie, kochanie. Ja także pamiętałam o danej ci obietnicy i znalazłam odcinek programu, który przegapiłeś. Witajcie, drodzy widzowie! Dzisiejszy odcinek jest o łodziach podwodnych. Cudownie! Dziękuję, mamusiu. Od tego momentu Crackers starał się zapamiętać prośby innych, a pomagał mu w tym jego specjalny notatnik. Kamień, papier, nożyce. Pewnego dnia kotki budowały model wyspy. Rety! Nasza wyspa dinozaurów w końcu jest gotowa! Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Nadchodzą dinozaury! Ale chwileczkę! Najpierw musimy posprzątać bałagan w pokoju. Mam pomysł. Zagramy w kamień, papier, nożyce. Ten, kto przegra, sprząta pokój. W porządku. Jak się w to gra? A, to super łatwe. Liczysz do trzech i wystawiasz łapkę. Jako kamień, nożyce lub papier. Nożyce biją papier, bo mogą go pociąć. Ale kamień bije nożyce, bo kamienia nie potniesz. Papier wygrywa z kamieniem, bo kamień można owinąć w papier. Rozumiem. Dobrze, możemy spróbować. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Kamień. Papier. W papier zawijamy kamień, więc pianka wygrała i gram z Crackersem. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Kamień. Nożyce. Budyń wygrywa, bo kamień tępi nożyce. A chwilunia, to nie nożyce, tylko gwizdek. Dźwięk gwizdka jest głośniejszy niż dźwięk nożyc, czyli gwizdek bije nożyce. Ale mieliśmy grać kamieniem, papierem i nożycami. To ulepszona wersja zabawy. W takim razie szukamy rzeczy, które dadzą nam zwycięstwo. Ale szukamy wszyscy razem. Kamień, papier, nożyce! Statek! Szkło powiększające! Skakanka! Jest dłuższa niż szkło i statek. Ale statek nie tonie w wodzie.
Lina i szkło niestety toną. Ale statkiem nie możesz sterować, a autkiem możesz. Autko wygrywa, statek przegrywa. A kapelusz wszystko przykrywa, więc kapelusz wygrywa z autkiem. Kapelusz utonie, kiedy namoknie, a parasol nie. Wiatr zdmuchnie parasolkę, ale mocne krzesło nie. Krzesło nie miało kółek, za to wrotki miały. Chociaż rower miał je większe. Gwóźdź mógł przebić oponę, ale młotek wbijał gwóźdź. Wszystkie przedmioty były dobre, zatem który wygra? Kotki, dlaczego w maselnicy jest grzebień do włosów? Grzebień jest twardszy niż masło, więc wygrywa grzebień. Czy ktoś może widział mój kapelusz? Porety, co tu się wydarzyło? Graliśmy w kamień, papier, nożyce i chyba nas trochę poniosło. Wygląda to raczej, jakbyście grali w bałagan. Właśnie. Chcieliśmy zdecydować, kto ma posprzątać, a narobiliśmy bałaganu. Fakt. Niepotrzebnie braliśmy te wszystkie rzeczy. Chyba najwyższy czas, żebyście zagrali w mop, brud, odkurzacz. Mam świetny pomysł. Zamiast wybierać jedno z nas do posprzątania, posprzątajmy wszyscy razem. Bardzo mi się podoba ta nowa zabawa i wszyscy są wygrani. Skoro w pokoju znów porządek, to czas na dinozaury. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki miały dzień pełen wrażeń z kamieniem, papierem, nożycami, statkiem, kapeluszem, mopem i dinozaurami. Gra na pianinie. Pianka powiedziała, że chce się uczyć gry na pianinie. Super, dziękuję. Teraz mogę się nauczyć wszystkich dźwięków. Będziesz nam grała piękne kołysanki. Albo coś wesołego do naszych zabaw. Najpierw pianka musi nauczyć się grać. Mama babeczki da jej lekcje. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dobrze, zaczniemy zatem od gam. Teraz ty, pianko, spróbuj. Świetnie, teraz lewa łapka. Cudownie, powtarzamy od początku. Krakers i Budyń uważali lekcje pianki za bardzo nudne. Dlatego poszli oglądać w telewizji ulubiony program o piratach. Papararam, papararam, pam, papararam, hej, hej. Lekcja pianki trwała godzinę. To bardzo ważne, żeby ćwiczyć granie gam każdego dnia. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Następnego dnia kotki chciały pobawić się na dworze w piratów. Pianko, pamiętasz, że pół godziny dziennie musisz ćwiczyć gamy? Pianko, nie słyszę, jak grasz. Dobrze, już zaczynam. Nasz statek piracki obrał kurs na Wyspę Skarbu. Nie, zaatakował nas morski potwór. Nie pozwól mu pożreć statku. Mogę się bawić?
muszę ćwiczyć te głupie gamy. Chyba ty możesz mi pomóc. Możesz mi pomóc, możesz mi pomóc. Radziej, ręce na pokład. Ale co z ćwiczeniami? Akurat już skończyłam. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Wpadłam tylko zobaczyć, jak idzie piance. Ćwiczę gamy już od dłuższego czasu. O! Pam parararam, pam pam parararam, pam. Pam parararam, pam, ar, parararam, Pianko, jeśli nie chcesz uczyć się gry na pianinie, to powiedz. Ale ja chcę grać. Tylko po co to granie gam? Musisz grać gamy, żeby ćwiczyć łapki. Jak już je wyćwiczysz, zagrasz co tylko zechcesz. Posłuchaj. Ojej, to nasza piracka piosenka. Chciałabym to zagrać. Pa-pa-ra-ra-ram, hej! Chyba jeszcze nie potrafisz tego zagrać. Ale wiem, jak to naprawić. Muszę grać gamy, żeby ćwiczyć moje łapki. Po kilku lekcjach Pianka zaprosiła wszystkich na swój pierwszy koncert. Wspaniale! Brawo! Udało się, naprawdę super, Pianko. Ćwiczenie gam pomaga. Ćwiczenie gam pomaga! Ale fajnie! Miau, 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 miau! Ulubiona piosenka była inspiracją Pianki, żeby grać na pianinie i dawać tym radość wszystkim wokół. Wynalazek. Pewnego dnia kotki szły obok domku ich przyjaciela Dartka. Cześć! Cześć, Dartku! Cześć wam! Cześć, Dartek! Wybieramy się do parku. Idziesz z nami? Nie mogę. Próbuję wymyślić coś przydatnego, ale okazuje się, że to wcale nie takie proste. Przecież możemy ci pomóc! Co dwie głowy to nie jedna, a razem mamy ich raz, dwa, trzy, aż cztery! Pomożemy! Miau, 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 miau! Dobry wynalazek musi być naprawdę przydatny. Ha! Możemy wymyślić coś, co będzie za mnie myło zęby? Ej, tu mam zęby! Coś mi się wydaje, że prościej jest umyć je samemu. Masz rację! A co powiecie na wykrywacz cebuli? Będzie informował, jeśli w tym, co jemy, jest cebula. Cebula jest okropna. To byłby jej koniec. O! Wykryto cebulę, wykryto cebulę. Ratuj się, kto może, w zupie jest cebula! Przecież można zapytać, czy w daniu jest cebula. No tak, można. To może maszyna, która pomoże w podejmowaniu decyzji. Co powinnam założyć? A, bardzo dziękuję. Przez takie wynalazki przestalibyśmy samodzielnie myśleć. Kochanie, miłego dnia, idę do pracy. O, Orety, sam wybrałeś te ubrania, mój drogi? Nie, to urządzenie wybrało za mnie. No tak, zły pomysł. To może maszyna, która zdejmuje czapki. Albo taka, która puka do drzwi. Albo poprawia poduszki. Nic nie wymyślimy. Teraz rozumiecie? Próbuję wymyślić coś przydatnego od samego rana. I nadal nic z tego. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy iść na spacer. Mamusia zawsze powtarza, że jeśli utknąłeś, musisz zrobić sobie przerwę i iść na spacer. Masz rację. Dartkowi trzeba powietrza i promieni słońca. Ha, ha, ha.
Kotki świetnie się bawiły na placu zabaw, a Dartek całkiem przestał myśleć o swoim wynalazku. Ta przerwa to był naprawdę świetny pomysł. Mamy piękny dzień. O, eureka! Tak, przerwa. Chyba mam nowy wynalazek. Następnego dnia Dartek zaprosił kotki, żeby pokazać im, co wymyślił. Mój super przydatny wynalazek przypomina o regularnych przerwach. Ore, ty super! Kiedy zadzwoni alarm, to znak, że czas na przerwę. Wskazówka podpowiada, co możesz robić podczas przerwy. Jeździć na rowerze. Genialne! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dzięki przyjaciołom kotociakom, Dartek dowiedział się, że gdy się utknie, trzeba zrobić sobie przerwę. Zwłaszcza jeśli chcesz wymyślić niesamowity wynalazek. Nowe życie starych rzeczy. Pewnego dnia rodzice kotków postanowili pozbyć się z domu zepsutych rzeczy. Co się dzieje? Wyprowadzamy się? Wyprowadzamy wszystko, czego w domu już nie potrzebujemy. Przeprowadzka na śmietnik. O, tam gdzie ich miejsce. Kotki, jeśli macie jakieś niepotrzebne rzeczy, dołóżcie na stos. Będziecie mieli więcej miejsca do zabawy. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki postanowiły przejrzeć pudło z zabawkami. Lokomotywa bez kółka. Chyba już mi niepotrzebna. Też tak uważam. Ani mnie, czyli na śmietnik. A co z tą grzechotką? Ja jej nie chcę. Ja też nie. A ja bym ją zostawiła i dała mojej kotolalce. To zostaje. Co dalej? Patrzcie, co znalazłem na dnie. O, mój trójkołowy rowerek. Ale ja go uwielbiałem. Cała nasza trójka już z niego wyrosła. Też do wyrzucenia. Nie, czekaj. O nie. A co jeśli jeszcze będę chciał na nim pojeździć? Ale po co? Przecież masz nowy rower. Tak, ale wiesz, mój rower ma tylko dwa koła, a ten ma trzy. Ale w ogóle nie jest szybki. Pewnie, że jest. Tylko spójrzcie. Budyń postanowił pojeździć na rowerze na dworze. Budyniu, zima cię zastanie nim, gdziekolwiek na nim dojedziesz. Cześć, cześć wam! Siemacie. Na czym ty jeździsz, Budyniu? Trójkołowce chyba są dla małych kotków. Wcale nie. Klauny ciągle na nich jeżdżą, a klauny są przecież super. Ale, Budyniu, nie jesteś małym kotkiem ani klaunem, więc po co ci ten rowerek? No, wiesz, łatwiej utrzymać na nim równowagę. I można jechać na nim spokojniej, przyglądając się cudom przyrody. Niby racja. Jak wam idzie, kotki? Odłożyliście rzeczy, których nie potrzebujecie? Tak jakby. A gdzie jest Budyń? Wraca do domu tak szybko, jak tylko potrafi. Jeździ trójkołowcem, jakby był małym kociątkiem. Budyniu, dlaczego jeździsz na trójkołowcu? Jest dla małych kotków, a ty jesteś już duży. Tak, wiem. Nie mówię, że go potrzebuję, tylko kiedyś tak bardzo lubiłem na nim jeździć. Wzdłuż ścieżek, przez kałuże, wszędzie!
Jak mógłbym go wyrzucić po tych wspólnych przygodach? To nie w porządku. Nie ma się co martwić, kochany. Wcale nie chcieliśmy wyrzucić go na śmietnik. Naprawdę? Nie jest zepsuty, więc go nie wyrzucimy. Jeśli coś się jeszcze nadaje, oddamy to komuś, komu się przyda. To brzmi cudownie. Patrzcie. Cześć, kotki. Rowerek Budynia trafił do jego kuzyna. Będzie mu tam dobrze. Dziękuję, bracie. I tobie też, Budyniu. Pączku, podziękuj kuzynowi za rowerek. Ale się cieszę. Wygląda na to, że uwielbia jeździć na nim tak samo, jak ja, gdy byłem małym kociątkiem. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki zrozumiały, że dobrze jest oddawać rzeczy, z których wyrośliśmy. Dla nas są już stare, ale mogą być nowe dla kogoś innego. Skarpetkowe opowieści. Pewnego dnia mamusia przyniosła z piwnicy wielkie pudło. A wygrałem! Kotki! Spójrzcie, w pudle są wasze stare zabawki. Hurra, mogę się bawić wszystkimi naraz. Najpierw musicie je przejrzeć wszystkie i zdecydować, które chcecie zatrzymać, a które oddać. Dopiero wtedy się pobawicie. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Zobaczcie, to Spytek, skarpetkowy kolega. Cześć! Znam mnóstwo historii o Spytku. Raz zjadł wszystkie słodycze. Raz zakradł się do nas i szarpał za ogonki. Krakersie, próbujemy przejrzeć te zabawki, a ty nam wcale w tym nie pomagasz. Przecież pomagam, bo właśnie zdecydowałem, że Spytek zostaje. Tak, tak. Au, Krakersie, przestań to boli. Nie jestem Krakers, jestem Spytek. Wcale nie. Jesteś moim bratem ze skarpetką. Ej, Krakersie, przestań! Jestem Spytek! Złap mnie, jeśli potrafisz! Trzeba złapać Spytka, jeśli chcemy dokończyć pracę. A? Szeryf Słodziak gotowy do schwytania Spytka. Detektyw Mucha zawsze wszystkich łapie. Detektyw Mucha i Szeryf Słodziak ruszyli na poszukiwanie Spytka. Ha-ha! Złapiemy cię! Nigdy mnie nie złapiecie! Ach tak! Kotki, co tu się wydarzyło? Spytek jak zwykle był niegrzeczny, więc detektyw i szeryf próbowali go złapać. Gonili go i nie zauważyli miski. A, próbujecie zrzucić winę na skarpetki z guzikami? Tak! Aha. Nie wiedziałam, że skarpetki potrafią robić takie rzeczy. A ty wiedziałaś, moja droga kuchenna Mitenko? To nie ja, to kuchenna Mitenka to zrobiła. La 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 la.
Wybacz, mamusiu. To my zbiliśmy wazę i narobiliśmy bałaganu. Będzie jednak lepiej, jak odłożymy na bok spytka i detektywów. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Powinniśmy posprzątać i przestać zrzucać winę na skarpetki. Jak skończymy, znów możemy się pobawić. To rzeczywiście świetny pomysł, pianko. Trzeba brać odpowiedzialność za to, co się robi moje kotki. I nie zrzucać winy na innych, zwłaszcza na stare skarpetki. Kotki więc posprzątały i dalej bawiły się w skarpetkowy teatrzyk. W tym przedstawieniu może wystąpić ktoś jeszcze, prawda, Mitenko? O rety, ależ przystojny kot! Poznajcie pana Wesołka! Ale fajnie! Miau, 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 miau! I cała rodzina kotociaków świetnie się bawiła przy skarpetkowym teatrzyku. Wesołe miasteczko. Pewnego dnia do miasta przybyło wesołe miasteczko. Idziemy do wesołego miasteczka. O rety, to będzie mój najlepszy dzień. Musimy tam spróbować wszystkiego. Szkoda, że przyjechali tylko na jeden dzień. Spokojnie, kotki. Jeden dzień naprawdę wystarczy. Właśnie. Zrobimy zdjęcie po każdej przejażdżce, żeby mieć pamiątkę. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. O, ale jazda! Krakers chciał się przejechać karuzelą z naprawdę wielką pętlą. Przykro mi, mały, ale to rozrywka dla starszych. Musisz być wyższy, żeby wsiąść. A jak Budyń weźmie mnie na barana, to będziemy wyglądać jak dorosły. Jesteś wyższy, ale nadal za młody. Zrobimy brody i wąsy z waty cukrowej. Wtedy wszyscy wezmą nas za dziadków. Nieważne, ile masz lat, tylko ile wzrostu. Jeśli jesteś za niski, pasy cię nie przytrzymają. To bardzo niebezpieczne. Chodźmy wszyscy do gabinetu śmiechu z dziwnymi lustrami. Będzie zabawnie. Proszę o uśmiech do zdjęcia. Wcale nie było śmiesznie. Najpierw mój ogon był ogromny, a potem za mały. A potem wyglądałam jak garbata. Ja się ubawiłem, a tam będzie jeszcze zabawniej. Patrzcie, przejedźmy się tymi kaczkami. No co ty? Chodźmy do nawiedzonego domu. Tam jest naprawdę strasznie? Wcale nie, jest spoko. Naprawdę? No dobrze. To ja idę na kaczki. Bawcie się dobrze, kotki. Tatuś i ja poczekamy tutaj. Potem zrobimy zdjęcia waszym uśmiechniętym pyszczkom. Ha, ten pająk jest plastikowy. A ten wąż jest z gumy. A teraz zdjęcie. Jak na razie nie mamy żadnego wesołego zdjęcia. Ale tam było strasznie. A moje kaczki były za wolne. Tam nie było nic prawdziwego. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. O nie, telefon się rozładował. Uwaga, drodzy goście. Niedługo zamykamy wesołe miasteczko. A my nadal nie mamy wesołego zdjęcia. Wesołe miasteczko odjeżdża jutro. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy znaleźć coś, co wszystkim nam się spodoba. Nawet bez zdjęcia. Właśnie. I cała rodzina postanowiła wsiąść na diabelski młyn. Rety, ale wysoko. Trochę strasznie, ale też bardzo fajnie, prawda? I naprawdę pięknie. Krakers wygląda jak czyjś dziadek. Teraz wejdziesz na wszystkie atrakcje dla dorosłych. O, jednak będziemy mieć wesołe zdjęcie. Patrzcie!
Patrzcie, wspólna fotka z wesołego miasteczka. I uśmiechamy się na nim wszyscy. Tylko tatuś zamknął oczy. O nie, wszystko zepsułem. Chyba mamy czas na jeszcze jedną przejażdżkę i szansę na nowe zdjęcie. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Okazało się, że diabelskie koło jest idealne dla kociej rodziny. Dzięki niemu wycieczka do wesołego miasteczka była naprawdę udana i bardzo rodzinna. Ratownicy. Pewnego dnia kotki z tatą odwiedziły dziadka. Ach, świetny dzień na wędkowanie. Ha! Wypłynę nieco dalej i złowię coś przeogromnego. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki, my będziemy łowić bliżej brzegu niż wasz tatuś. Ale i tak musicie założyć kamizelki. Kiedy byłem ratownikiem, koty pływały bez żadnych kamizelek. Naprawdę byłeś ratownikiem? Ale super! To musiało być wspaniałe! O, ratunku, pomocy! Powinniśmy być ratownikami jak dziadek! Filunia, kogo mamy niby ratować? Nie ma tu nikogo prócz ryb i mew! Masz rację. Nie ma tu kogo ratować. Zatem będziemy wędkować. Na pewno wam się spodoba. Prawie wpadła do wody. No właśnie! Rzuć to za burtę, a potem uratuj z wody jak prawdziwy ratownik. Nie, bo będzie mokra. Kotki, spłoszycie ryby. Ej, Pianko, a może wskoczysz do wody, a my cię uratujemy? Zgódź się, proszę! Masz kamizelkę ratunkową. Ale dlaczego ja? To twój pomysł, sam sobie wskocz, a ja i Budyń cię uratujemy. O? O nie, nie chcę być ratowanym, tylko ratownikiem. O, możemy ratować ryby przed mewami. Hej, ptasi złodziej! A, kiepsko nam idzie to ratowanie. Oho, połknęła haczyk. Rety, ale wielki. Rety! I tatuś niechcący uruchomił silnik łódki. Ratunku! Tatusiu! Tatusiu! Synku! Uwaga! Czas na prawdziwą akcję ratowniczą. Tatusiu! Ratownicy nadchodzą! Chwyć moją łapę! Ale tatusia zabierał silny prąd. Uwaga, kotki! Rzućcie tatusiowi linę i wciągnijcie na łódkę tak jak rybę na haczyku. Mamy za śliskie łapki. Marni z nas ratownicy. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Rzucimy razem wiaderko, a tatuś je złapie. Genialny pomysł, Pianko. Do roboty. I kotki zaczęły łowić tatusia. Złapaliście naprawdę spory okaz. Dziękuję, kotki. Uratowaliście tatusia. Czyli jesteście ratownikami. Nie martwcie się złamanymi wędkami. Kupię wam nowe. Jako nagrodę za uratowanie mojego syneczka. Moja łódka. Dziadek wyłączył silnik w łódce taty. Ale super! Miau, 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 miau. Ostrożnie,
bo znów będziemy musieli ratować tatusia. Tego wieczoru wszyscy zajadali rybę, którą złowił tatuś, a kotki opowiedziały mamusi o swojej misji ratunkowej. Restauracja. Pewnego dnia rodzice zabrali kotki do restauracji, aby tam świętować rocznicę ślubu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Dziś świętujemy przy naszym ulubionym daniu. Można tu zjeść najlepsze ciasto tyniowe w całej okolicy. Ale pysznie! Miau, 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 miau! Ciszej, kotki. Należy tutaj pamiętać o dobrym zachowaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu. Zaprowadzę szanownych państwa do stolika. Zapraszam. Ojej, to zdjęcie z waszego ślubu. Pięknie wtedy wyglądaliście. Tylko wtedy? Mamusia i tatoś nadal pięknie wyglądają. Wiemy, co chcemy zamówić. Proszę przynieść nam specjalność tego miejsca, ciasto dyniowe. Oczywiście. Ale tu nudno. Naprawdę tak wygląda świętowanie rocznicy? Spodziewałem się lepszej zabawy. Gdzie fajerwerki i balony? Gdzie płatki róż spadające z sufitu? A gołębie powinny trzymać w dzióbkach szarfę. Powinni świętować ten dzień radośniej. Spróbujmy wymyślić, jak można ulepszyć to całe świętowanie. Możemy poprosić pianistę, żeby zagrał ulubiony utwór rodziców. Możemy poprosić kelnera, żeby do ciasta przyniósł świeczki. Co wy na to? Niezły pomysł, Krakersie. Wiem, czego można użyć zamiast płatków róż. Różowej serwetki. Świetnie! Operację świętowanie czas zacząć. Mamusiu, tatusiu, możemy iść do łazienki umyć łapki? Oczywiście, tylko uważajcie. Kotki naprawdę się starały, aby ten wieczór był dla rodziców wyjątkowy. Budyń dogadał się z pianistą. A Krakers z kelnerem. Zaś pianka nazbierała serwetek. Chyba wiem, jak wyłączyć światło, żeby świece były lepiej widoczne. Teraz wystarczy poczekać, aż przyniosą dyniowe ciasto. Patrzcie, już idą. Dobra, zaczynamy. Teraz. Najmocniej przepraszam. Panie kelnerze, miał pan zapalić świeczki przed przyniesieniem ciasta. Ale to nie było ciasto dla was, tylko dla tego dżentelmena. Teraz idzie wasze. O nie, chcieliśmy, żeby wyszło idealnie, a tylko wszystko zepsuliśmy. Wiemy, że bardzo się staraliście. To dla nas dużo znaczy. Chyba najwyższy czas udać się do domu. Bardzo przepraszam za to wszystko. Proszę w ramach przeprosin przyjąć nasze ciasto. O, nie szkodzi. Macie piękną okazję do świętowania, więc proszę, zabierzcie je ze sobą. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Witamy w najmodniejszej restauracji kotociaków. Chciałbym zasugerować zamówienie naszej specjalności. Ciasta dyniowego. Smacznego. Wszystkiego najlepszego, moja droga żono. Wzajemnie, kochanie. Gratulacje! Miau, 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 miau. Kotki przygotowały wszystko tak, jak w prawdziwej restauracji. Uroczystość była wesoła i zarazem wzruszająca dla rodziców. Zimowe zabawy z tatusiem. Pewnego dnia tatuś postanowił zabrać kotki do parku na zimowe zabawy na śniegu. To będzie super fajna zabawa!
Rety, słuchajcie, możemy robić, co chcemy! Ale fajnie! Miau, 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 miau! Kotki, dwie sprawy. Macie mnie słuchać i musimy wrócić do domu na obiad. Było tyle górek, że nie wiedzieli, którą wybrać. Ja chcę zjeżdżać z tej górki. A ja chcę iść na tą. Nie, na tą, tam. Pamiętajcie, że mamy tylko kilka godzin. Musimy się pośpieszyć. Czas szybko leci przy dobrej zabawie. Kotki, żadnych drzemek w śniegu. Dobrze, czas wracać do domu. Ale nawet nie zdążyliśmy zjechać z tej największej górki. Ale ekstra! No dobrze, mamy czas na jeden zjazd. Żeby znaleźć się na czubku wielkiej góry, tatuś i kotki musiały na nią wjechać wyciągiem. O, Rety! Ale super! Krakersie, zawiąż szalik, tu jest dość wiecznie. Ale mnie jest gorąco i tutaj w ogóle nie wieje. To by się nie stało, gdybyś mnie posłuchał. Teraz trzeba ratować twój szalik. Pośpieszmy się. Tak się zastanawiam. Gdybym teraz wpadł w zaspę, to zmieniłbym się w kulę śniegu? To byłoby śmieszne. Ciekawe, jak daleko można stąd dojechać. O tak! Pamiętajcie, że nie mamy już dużo czasu. To było super! Teraz musimy uratować szalik Krakersa. O! Nie trząśćcie nim, bo cali będziecie w śniegu! Przecież wam mówiłem. Już czas wracać do domu, tak? Co jest? Ale kotki chciały zjechać jeszcze raz. Obiecujecie wszyscy, że to ostatni raz? Tak, tatusiu. Chwilę potem zaczął padać śnieg. Ciekawe, która zaspa to nasze auto. Musimy się stąd wydostać. To jest zielone. To nie jest nasze. To jest niebieskie, nie nasze. Czerwone. Słuchajcie, chyba znalazłem nasze auto. Dzięki za odkopanie mi auta spod śniegu. Pa, pa! O nie, jestem zmęczony, zmarznięty i głodny. Ja też, Budyniu. Teraz już wiemy, że trzeba było jednak słuchać tatusia. Cieszę się, że już to rozumiecie. Ale teraz, kotki, musimy odnaleźć nasze auto. Tatusiu, mam świetny pomysł. Wciśnij przycisk przy kluczach. Powinienem był już dawno na to wpaść. Ale super! Miau, 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 miau! Odkopmy nasze auto spod śniegu i wracajmy. Mamusia na nas czeka. Słuchając tatusia i pracując razem, kotkom udało się wrócić do domu na obiad. Były szczęśliwe i radosne po poranku na śniegu. Hokej. Pewnego dnia kotki postanowiły zagrać w hokeja. Dobra, Dartek będzie stał na bramce, a ja będę środkowym. Ja będę obrońcą. A ja pewnie będę tylko przeszkadzał. Dlaczego tak mówisz? Nie jestem dobry w grach zespołowych. Pamiętasz grę w piłkę nożną? Ej, Budyń, łap! Rety, dziękuję. A pamiętacie siatkówkę?
Musisz podać piłkę do kogoś z nas. Jestem pewna, że tym razem Budyniowi będzie szło lepiej. Pójdę z wami i będę kibicować jak prawdziwy kibic. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Budyniu! Budyniu, podaj do mnie! Jestem wolny! Ja też! Podaj do mnie! Skąd mam wiedzieć, komu podać? O nie! Krakersie, podaj do mnie! Jestem wolny! Hej, odwróć się! Czy to się liczy jako gol? Nie, ale zaraz zdobędę gola. Idzie jak burza. Gol! Zdobyłeś bramkę dla drużyny przeciwnej. O nie. Nie nadaje się do gier zespołowych. Będzie lepiej dla wszystkich, jak wcale nie będę grał. Mój koteczku, nie bądź smutny. I wiesz, pamiętaj, że świetnie grasz w szachy, tak jak ja. Jesteśmy zespołem szachistów. Dziękuję, mamusiu. Hej! Powinienem grać tylko w te gry, w których czuję się swobodnie. O, Rety, co za niesamowity refleks. Budyniu, byłbyś świetnym bramkarzem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Budyń zastąpił na pozycji bramkarza Dartka, który i tak wolał biegać za krążkiem. Ha, hurra! Budyń, brawo! Wspaniale, tak! Brawo! Brawo! Budyniu, jesteś świetnym bramkarzem! Z tobą w bramce będziemy najlepszym zespołem! Aha, dziękuję! Czuję się świetnie jako bramkarz! Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Każdy ma swoje miejsce w zespole. Wystarczy tylko znaleźć to najbardziej odpowiednie dla siebie.